Shalom Aleichem. Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Mam dla was fascynujący temat, który dojrzewał we mnie bardzo długo. Na dodatek, to dojrzewanie do tematu było stymulowane waszymi pytaniami bez końca. Co się dzieje z duszą po śmierci? Czy w judaizmie jest piekło? Czy goje mają duszę? Czy istnieje niebo? Jak się tam dostać? Nie wiem, czy na wszystkie pytania uda mi się odpowiedzieć, ale zrobię co mogę, żeby zaspokoić waszą ciekawość. Jakąś nietuzinkową, interesującą opowieścią na temat duszy. I wszystkich tych tematów towarzyszących zagadnieniu duszy w judaizmie. Przede mną temat rzeka i to nie byle jaka rzeka. A czy uda mi się przez tą rzekę przeprawić, pozostawię waszej ocenie. Gotowi na opowieść o duszy, niebie, piekle i o tym, co po śmierci? No to 3, 2, 1, czołóweczka i jedziemy z opowieścią o losach duszy. Zanim zacznę wam opowiadać, muszę was nauczyć słuchać i pokazać, jak korzystać z tego podcastu, wykładu małego na temat duszy. Po pierwsze, na luzie, bez napinki, to nie będzie teologiczny wykład na temat życia po śmierci, duszy, doznań duchowych i tego, jak tam po drugiej stronie jest. Chcę opowiedzieć wam o tym super trudnym i poważnym temacie w sposób trochę na luzie, w sposób przystępny dla każdego. Opowiadanie o duszy i tym, co po śmierci, jest niczym opowiadanie o mistycyzmie za pomocą mistycyzmu. Wszystko od początku jest skomplikowane, wymaga głębokiej analizy i często wymaga abstrakcyjnego podejścia. Ja postaram się to wszystko wam uprościć i ubrać cały temat, całą moją opowieść w ciekawy język, który was nie zanudzi, mam nadzieję. Druga sprawa, bardzo ważna sprawa organizacyjna jest taka, że warunkiem koniecznym, żeby zrozumieć temat zagadnienia duszy w judaizmie, jest na czas tego podcastu zapomnienie tego, co już wiecie o duszy i tym, co po śmierci z duszą się może dziać. Chcę wam opowiedzieć o wędrówce duszy w sposób, jaki uczy o tym hasydyzm, w sposób, jaki się o tym uczyłem ja i w zasadzie uczę się bez przerwy. Nie będzie to łatwe zadanie. Dlatego musicie mi trochę pomóc i na czas podcastu przełączcie swoje postrzeganie tematu w tryb neutralny, bezreligijny. Zapomnijcie o tym, co różne religie w tym temacie uczą. Proszę was, żebyście naprawdę pamiętali, że to nie będzie wykład teologiczny. Ja jestem zwykłym Żydem bez tytułów. Nie reprezentuję i nie mam prawa reprezentować nikogo oprócz siebie samego. To, co wam opowiem, bazuje na tym, czego moi nauczyciele, moi rabini uczą mnie od lat. Na tym, czego ja uczę się każdego dnia. Ale nie zrozumcie tego tak, że ja się uczę i zgłębiam tajemnicę duszy codziennie. Tak naprawdę to temat duszy i tego, co po śmierci, nie jest jakimś ważnym i szczególnie omawianym czy studiowanym tematem w judaizmie. Ale dlaczego tak jest, to powiem wam dopiero na końcu podcastu. Bez wątpienia, jednym odbiorcom to, co opowiem, się spodoba, innym nie. Bez wątpienia w tym temacie usłyszycie różne opinie i różne wersje historii. Wiecie dlaczego? Bo z drugiej strony jeszcze nikt nigdy nie wrócił, żeby nam opowiedzieć, jak tam jest naprawdę. Ja naprawdę się stresuję nagrywając te wszystkie podcasty, bo chcę, żeby były dobre. Chcę, żeby były bardziej opowieścią dla znajomych niż podniosłym wykładem, gdzie wykładowca udaje, że zjadł wszystkie rozumy, choć słuchający wiedzą, że wykładowca słabo temat rozumie i ratuje się tylko używaniem trudnych słów. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie wyjaśnić na początku, to właśnie trudne słowa i język, jakiego będę używał. Wszyscy znają pojęcia piekło, niebo, wszyscy wiedzą, że piekło jest na dole, a niebo na górze, dlatego będę tych określeń tutaj używał, chociaż tak naprawdę, o i tutaj pierwsza rzecz, jaką w temacie duszy się dowiecie, to to, że w judaizmie tak naprawdę ani niebo, ani piekło nie ma określonego miejsca. Nie jest ani na dole, ani na górze. Ja będę używał słowa miejsce w tym miejscu, w tamtym miejscu, ale pierwsza informacja do zapamiętania jest taka, że te wszystkie miejsca nie są miejscami. A jeśli już podciągniemy to pod jakieś określenie miejsca, to one wszystkie znajdują się w sferze duchowej i czasem przeplatają się z naszym fizycznym, ziemskim wymiarem. Dlatego niebo nie jest na górze, a jest wszędzie. Piekło od nieba dzieli szerokość pięści według Talmudu. Tak około 12 cm. Pamiętajcie, że będę używał języka potocznego dla ułatwienia przekazu,
ale nie będę też wystrzegał się charakterystycznych nazw żydowskich, czyli piekło to Gehinom, a niebo to Olam Haba albo Gan Eden, czyli Ogród Eden. Każdą z tych żydowskich nazw omówię oczywiście w trakcie całej opowieści. Nie Żydzi poznają nowe nazewnictwo i detale z tym związane, a moi bracia i siostry Żydzi odświeżą sobie pewne informacje i szczegóły. Pamiętajcie, że w judaizmie piekło, jak i niebo nie mają w zasadzie dużo wspólnego z tym, co możecie wiedzieć o tych miejscach z innych religii. Tak naprawdę piekło w judaizmie nie istnieje, albo na pewno, oj zupełnie na pewno nie istnieje w takiej formie, jak najpopularniejsza religia świata przedstawia to miejsce. Przy omawianiu zagadnienia piekła, czyli bardziej Gehinom w naszym wypadku, pokażę Wam pewne różnice między piekłem, o jakim większość świata słyszała, a żydowskim piekłem, czyli właśnie Gehinom, które też inaczej można nazwać Gehenną. I to będzie jedyny raz, jak odwołam się do innej religii w sposób bezpośredni, żeby pokazać Wam, jak najpopularniejsza religia świata zapożyczyła elementy judaizmu. Nie nazywając już tego kradzieżą własności intelektualnej, użyła pewne elementy w nieumiejętny sposób. Niczym Rosjanie plany wahadłowca kosmicznego ukradzione Amerykanom i wykorzystane do budowy swojej wersji wahadłowca kosmicznego o nazwie Buran, który nigdy nigdzie nie poleciał, bo nie do końca Rosjanie te plany amerykańskie rozumieli. No i niestety postrzeganie pewnych rzeczy w innych religiach działa podobnie. Pewne elementy zostały zaczerpnięte z judaizmu, ale nie do końca są rozumiane, nie do końca były rozumiane. I tak oto pojawiły się ognie piekielne, diabły, tortury, ból, no i gromowładny Bóg, który włada prawem krwi. Jestem pewien, że jesteście już gotowi na krok w przód. Sprawy organizacyjne jasne? Wszystko zrozumiałe? Jeśli tak, to usiądźcie wygodnie, skoncentrujcie się i tutaj po tym jakże przy długim wstępie zaczyna się to, na co czekacie. O, chwilę. Czekajcie, jeszcze jedna zasada na ten podcast, bez której ani rusz. Jeśli ktoś chce cwaniakować w komentarzach, czy słać mi e-mail dziwnej treści, pisać mi, że bzdury gadam, to zanim to zrobi, musi mieć dowód bezpośredni, który dostał z drugiej strony, zza grobu. Inaczej żadnych argumentów nie akceptuję i będę trzymał się mojej wersji opowieści. Co tam po drugiej stronie się dzieje? Jak już wspomniałem, możecie usłyszeć różne wersje historii. Tak naprawdę nie wiemy, co tam po drugiej stronie. Nie mamy pojęcia, co tam tak naprawdę słychać. No bo oczywiście nikt nie wrócił z tamtej strony. Wersje są różne, poglądy na temat są różne i na pewno spotkacie się z różnymi wersjami całej opowieści tego, co po drugiej stronie piszczy. Bądźcie gotowi na sytuację, gdzie na jakiś temat nie będzie odpowiedzi, bo po prostu odpowiedzi nie znamy. Przypomnę, że judaizm to nie jest religia, która upiera się przy tym, że zna odpowiedź na wszystkie pytania. Na wiele pytań nie znamy odpowiedzi i na wiele nigdy odpowiedzi nie poznamy. Judaizm nie uzurpuje sobie prawa do bycia religią, która wie wszystko i potrafi dać odpowiedź na każde pytanie. Czasem tylko się domyślamy odpowiedzi, a czasem nawet po prostu zgadujemy na zasadzie racjonalizacji, szukając jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia. W historii mieliśmy co najmniej kilku wielkich rabinów, którzy do każdego pytania, które można zadać w judaizmie, szukali racjonalnej odpowiedzi. Żadnemu z nich się to nie udało, bo judaizm to podróż za głosem Boga, który nie zawsze brzmi na nasz ludzki umysł racjonalnie. Nie będzie dla Was niespodzianką, jeśli powiem, że temat duszy i tego, co z tą duszą po śmierci, zaczyna się w Tojra. Z tym, że w Tojra pisanej nie za wiele mamy konkretów. I tutaj z pomocą przychodzi druga część Tojra, Tojra ustna, Tojra mówiona. Tak samo ważna i bez której Tojra pisana jest niczym jak zapisany kawałek pergaminu bez znaczenia. XVII-wieczny myśliciel, rabin, który bardzo mocno zajmował się tematem duszy, rabin Menashe ben Izruel z Amsterdamu, w swoim koronnym dziele Nishmas Haim mówi, że w czasach biblijnych wiara w nieśmiertelność duszy i jej losy po śmierci była tak mocna, że nie wymagało to większych dyskusji. Nie wymagało to rozwijania tematu i go ubarwiania. Dlatego właśnie w Tojra nie ma temu tematowi poświęcone dużo miejsca i nie znajdziemy raczej długich analiz tego tematu. Temat duszy rozwija już mocno literatura rabinacka, a skoro jest to temat bardzo mistyczny, to zajmuje się nim szeroko część Tojry, która nazywa się Kabała.
Do tego oczywiście trzeba dodać kolorowy żydowski folklor, który mistyczne rozważania i często nudne rabinackie rozważania mocno ubarwił i aż chce się powiedzieć, że ożywił temat duszy i tego, co po śmierci. Szczególnie hasyckie podejście do tematu, co nie powinno być dla nikogo oczywiście zaskoczeniem, bazuje na bardzo mistycznych i jednocześnie głębokich naukach kabalistycznych, które to opisują, jak różne energie działają i wpływają na nasze życie. Księga Zohar wspomina o przyjemnościach ludzi prawych i specyficznej agonii, jakiej doznają dusze grzeszników, co będzie chyba zaskakującym i bardzo ciekawym elementem w całej opowieści. Judaizm wbrew pozorom nigdy nie kładł jakiegoś dużego nacisku na temat losów duszy po śmierci. Dla judaizmu zawsze było i oczywiście nadal najważniejsze jest życie, idąc za jednym z wersetów Stoira, który mówi: wybierz życie, żeby żyć. Ważne jest to, jak żyjemy tutaj na ziemi. Na to, co po śmierci, być może nie mamy aż takiego dużego wpływu, jak się nam wydaje. Być może to tylko nasza ludzka natura albo nasze ludzkie ego podpowiadają nam, żeby czegoś tam po drugiej stronie szukać. Powiem wam szczerze, my za bardzo nie rozważamy tego, co po drugiej stronie, bo naprawdę wiemy, że nie mamy się czego bać. Wbrew temu, co się wielu wydaje, judaizm nie jest religią pełną uniesień duchowych. To religia, w której nie ma dużo miejsca na doznania i uniesienia duchowe, które to mogłyby dotykać zwykłych ludzi. Dlatego powinniśmy się koncentrować na tym, co tutaj na ziemi, na tym, jakie jest nasze życie i jak to życie, kolokwialnie powiem, uprawiamy. Duchowość, mistycyzm, doznania duchowe oczywiście są częścią judaizmu, ale najpierw trzeba do nich dojrzeć, bo warunkiem koniecznym jest rozumienie tych doznań i uniesień duchowych. Jeśli ktoś ich nie rozumie albo nie potrafi ich wyjaśnić, w takim wypadku Tojra uczy, że te doznania i uniesienia duchowe prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z judaizmem i nie są niczym dobrym. Te wszystkie mistyczne aspekty judaizmu muszą być rozumiane, żeby z nich korzystać. Dlatego jak ktoś poprzez swoją naukę Tojra wejdzie na poziom rozumienia duchowości i mistycyzmu, to takiej osobie jak najbardziej te doznania i uniesienia związane z mistyką i duchowością mogą się przytrafić. My, prości Żydzi, mamy pamiętać, żeby uczyć się Tojra i kierować się tym, co w tej instrukcji życia nam Hashem dał. Judaizm bardzo mocno naciska na to, co tutaj na ziemi, bo nie jest to religia niespełnialnych obietnic, wspaniałości po śmierci, jak mają to w swojej tradycji inne religii. Żyj tak i tak, według naszych zasad, kieruj się tym, co nasza religia mówi, a dostaniesz wszelkie wspaniałości, wszelkie twoje grzechy będą odpuszczone. Zaznasz wspaniałego życia wiecznego, będziesz blisko Boga i jest tylko jeden warunek. Najpierw musisz umrzeć. Judaizm w tym miejscu mówi wprost: czeka cię dobre życie i to nie w znaczeniu bogactwo. Czeka cię zdrowie, wspaniała żona, wspaniałe dzieci, wspaniała rodzina i nic wam nie będzie brakowało tutaj na ziemi. Nie musicie umierać, żeby być szczęśliwymi. Fajne, szczęśliwe rzeczy dostaniecie tutaj w fizycznym świecie. Wystarczy tylko od czasu do czasu zajrzeć do instrukcji życia o nazwie Tojra, którą wam dałem na górze Sinaj dawno temu. Przyznacie, że obietnica wspaniałości i cudownych doznań po śmierci to bardzo wygodna obietnica. No bo jeszcze nikt nie wrócił z tej drugiej strony, żeby się pochwalić, czego to tam nie dostał w zaświatach za swoje życie tu na ziemi. Często bardzo wymagające i trudne życie przecież. Nasza jedna z największych modlitw, która jest prosto z Tojra, modlitwa, którą mówimy co najmniej dwa razy dziennie, Shma Izruel, mówi: jeśli będziecie pilnie przestrzegać moich przykazań, tych, które ja wam dałem, będziecie czcić waszego jedynego Boga i służyć mu całym swoim życiem, dam wam deszcz, który nakarmi waszą ziemię we właściwym czasie i zbierzesz swoje ziarno, wino i oliwę. Dam trawę na twoich polach dla twojego bydła, a ty będziesz jadł i nasycisz się. Taki jest judaizm. To religia ludzi fizycznych tutaj na ziemi, dlatego to, co po śmierci, nie zakrząta nam myśli, bo ufamy Hashem. Co to takiego jest ta dusza? Skąd pochodzi? I po co nam dusza? Bóg w czasie stworzenia, o czym czytamy na początku Tojra, tworzy rośliny, zwierzęta, człowieka.
tworzy cały wszechświat swoimi słowami. Tworzy rzeczy, które wcześniej nie istniały. Gwiazdy, planety, księżyc, rośliny, zwierzęta, człowiek. Wszystko to jest nowe. Nic z tych rzeczy przed stworzeniem nie istniało. Jest jednak coś, czego Hashem nie tworzy. I bez względu, jak bardzo szokująco może to dla was zabrzmieć, Hashem nie tworzy życia na ziemi. Nigdzie nie mamy w Tojra napisane, że to właśnie Bóg stworzył życie na ziemi. Hashem nie tworzy życia, bo nie musi. Życie zawsze istniało. Dusza jest małą cząstką Boga, którą każdy z nas dostał. Bóg nie tworzy życia na ziemi. Bóg daje życie nam wszystkim. Życie to właśnie cząstka Boga. Bóg dał życie całej ziemi i wszystkiemu temu, co stworzył. Bóg dał samego siebie temu wszystkiemu, co stworzył. Hashem zawsze istniał, Hashem nie ma początku, dlatego i życie nie ma początku. Życie istniało zawsze, nie musiało być specjalnie tworzone. Bóg tworzy człowieka i przez nos wdmuchuje w niego duszę, cząstkę samego siebie. Wdmuchuje w niego życie. Dlatego właśnie my nie mamy wątpliwości, że życie dostajemy od Boga w formie duszy, która jest właśnie małą cząstką Boga. Adam, który mieszka w ogrodzie, zawiera w sobie wszystkie dusze, jakie istnieć będą przez całą historię świata. Ile tych duszy było? Nieskończona ilość, tak samo jak nieskończony jest Hashem. Dusza, która jest cząstką Boga, tak samo jak Bóg posiada pewne właściwości, pewne atrybuty. I tutaj nie będzie łatwo, naprawdę nie będzie łatwo to wyjaśnić. Będę się spinał na wyżyny, żeby wam to jakoś opowiedzieć ciekawie. Skupcie się i pomóżcie mi trochę. Dusza, tak samo jak Bóg, posiada, o czym uczy nas Kabała, 10 atrybutów. Te 10 atrybutów to różne energie. Dla tych bardziej zorientowanych podpowiem, chodzi tu o Sfiros, o drzewo życia, Eitz Chaim, którego opis i znaczenie wychodzi tak bardzo za ramy i możliwości mojego intelektu, że nie jestem w stanie wam o tym opowiedzieć od tak w podcaście. Wyobraźcie sobie teraz duszę, jakkolwiek ją sobie wyobrazicie. Forma nie ma znaczenia, bo dusza jest bez określonej formy i kształtu w swoim pierwotnym otoczeniu. Teraz do waszej duszy dodajcie 10 wartości, atrybutów, które będą kreowały to, jaka ta dusza jest w rozumieniu ludzkim, ponieważ te atrybuty to między innymi mądrość, zrozumienie, miłość, życzliwość, osąd i litość. Tak mocno w uproszczeniu mówiąc, wartości, jakie płyną przez te atrybuty w postaci boskiej energii, a jeszcze bardziej upraszczając tak jak się to tylko da, ilość energii, jaka emancypuje, jaka płynie z poszczególnych atrybutów, kreują duszę i to, jaka ta dusza jest. W przypadku Hashem, te wartości energii poszczególnych atrybutów są nieskończone, a raczej powinienem powiedzieć nieokreślone, bo nie potrafimy pojąć tego naszym ludzkim umysłem. W przypadku duszy natomiast te wartości są różne i są określone. Dlatego kolokwialnie mówiąc, każda dusza ma swój charakter. Każda dusza jest inna. Ta z wyższą wartością osądu, a niższą wartością litości i zrozumienia, będzie duszą srogą, pozbawioną wyższej empatii w stosunku do innych. Dusza z wyższą wartością, na przykład mądrości i życzliwości, będzie duszą pomocną, czyniącą dużo dobrego na świecie. Obrazkowo mówiąc, te 10 atrybutów, 10 elementów, które tworzą duszę, to takie ustawienia duszy. Jak już pewnie się domyślacie, skoro dusza ma charakter, to musi mieć wpływ na posiadacza danej duszy. Ja jednak nazwę to inaczej. To nie dusza ma wpływ na posiadacza duszy, na ciało, na osobę, a tak naprawdę to dusza jest tą osobą, bo to dusza jest życiem. Dusza posiada inteligencję, posiada emocje, uczucia, posiada to wszystko, co my w naturalny sposób przypisujemy ciału fizycznemu. Jak widzicie, tak naprawdę to, co przez nas przemawia, to nie fizyczność, nie nasze ciało, a nasze wewnętrzne ja, nasza dusza. Ciało bez duszy nie jest żywe. Ciało bez duszy jest po prostu mówiąc martwe i nie może funkcjonować. To dusza daje nam charakter, to dusza właśnie kreuje nas, emancypując do świata fizycznego wszystkie te właściwości.
Na pewno w tym momencie myślicie, że ciało to po prostu martwy, nic nieznaczący pojemnik na duszę. Otóż nie, bo ciało i dusza tworzą parę i tak samo jak dusza ma wpływ na ciało, na to jak w świecie materialnym egzystujemy, tak samo ciało ma wpływ na duszę i to jak dusza egzystuje w świecie niematerialnym, o czym dowiecie się w odpowiednim momencie tej opowieści. Wiem, mocno zapędziłem się w nauki kabalistyczne, ale nie bez utrzymania rozsądku i umiaru na przyzwoitym poziomie, myślę. To wszystko wasza wina. Ja się zapieram nogami i rękoma, żeby o kabale nie opowiadać, bo nie jest to temat na internetowe pogadanki, a wy ciągle mnie podpuszczacie, ciągle pytacie, ale przyznam jednak, że chyba nawet nie da się bez kabalistycznych wtrąceń opowiedzieć o duszy. No i właśnie po to jest kabała, żeby wyjaśnić nam, na mimo iż nadal bardzo skomplikowany, to jednak na ludzki język i ludzkie rozumienie to, co dostajemy od Boga. I ci, którzy podcast o kabale mój już słuchali, wiedzą na pewno, że kabała to sztuka otrzymywania. Podsumowując to wszystko, skąd pochodzi dusza? Wiecie już, że dusza pochodzi od Boga. Jest częścią Boga w nas, jest życiem. I tutaj zaczynają się schody, bo jak tu wam omówić różnicę między duszą Żyda a Goja? A co, myśleliście, że nie ma różnicy? Chwilę, nazwa naród wybrany już wam powinna coś podpowiadać w tym temacie. Tutaj zaczynają się schody, bo jak się za to zabrać, żeby nikt się nie pogniewał? Zabiorę się po swojemu, czyli bez napinki, na luzie i bardzo bezpośrednio. Bo szczerość w dyskusji jest najważniejszym elementem. Ja uważam, że moi rozmówcy, jak i moi słuchacze, zasługują na szacunek w postaci mówienia wprost, a nie ubierania prawdy w ładne słówka i mówienia naokoło, żeby kogoś nie urazić, bo to zawsze prowadzi do fałszu i obłudy wypowiedzi. No dobra, przyznam, że trochę podkręciłem atmosferę. Podniosłem trochę napięcie, a prawda jest mniej kontrowersyjna niż się tu wielu wydaje. No bo oprócz tego, że dusza gojów pochodzi od demonów, to nie ma innych różnic. No pewnie, że żartuję i oblewam was sarkazmem od góry do dołu. Przypomnijcie sobie, co mówiłem wcześniej. Dusza to życie. Dusza pochodzi od Boga i ta dusza, która jest życiem w nas, jest taką samą duszą dla Żyda i dla goja. Zapewniam was, mimo iż ja z Chabad Lubavitch nie mam nic wspólnego i to zupełnie nie moja bajka, bo nasze dynastie są tak daleko od siebie w świecie hasyckim, jak to tylko może być. To zapewniam was, że Tania, dzieło hasyckie, które jest podstawą nauk hasydyzmu Chabad Lubavitch, nigdzie w swoim tekście nie mówi, że dusze gojów pochodzą od demonów, jak to antysemicka narracja głosi. Jest to bzdura naprawdę dużego i wyjątkowego kalibru. Ja nie znam Tania jakoś szczególnie, bo to dzieło Chabad i tylko Chabad ją dogłębnie studiuje. Nikt inny w świecie hasyckim nie studiuje tej książki jakoś dogłębnie. Jeszcze raz wyraźnie powiem, Tania nie mówi nigdzie, że dusze gojów pochodzą od demonów. Dusze gojów, dusze nie Żydów, nie pochodzą od demonów. Każda dusza, która, jak już wam mówiłem, jest życiem. Każda dusza jest częścią Boga, pochodzi właśnie od Boga. Tylko i wyłącznie. Ten, kto głosi bzdurę, że dusze gojów pochodzą od demonów, widocznie jest wyznawcą demonów, a nie Boga. Zostawiamy te totalne bzdury za sobą i pozwólcie, że opowiem wam, jak to jest naprawdę z tymi duszami Żydów i gojów. Rambam, o którym często wspominam w moich podcastach, ale tak tylko dla przypomnienia dodam, że to taki rabin, naprawdę jeden z najważniejszych w zasadzie rabinów, na którego naukach opiera się w zasadzie cały judaizm, jaki dzisiaj znamy, mówi, że dusza, którą mamy od Boga, jest taka sama w przypadku zarówno Żydów i gojów. I jedynie różni się ustawieniami fabrycznymi, tak obrazkowo to opisując. No dobra, jest coś jeszcze, ale muszę zbudować narrację, tak więc spokojnie wszystko po kolei. Rambam rozróżnia natomiast dusze zwierząt i ludzi. Nie, niech ktoś się nie zagalopuje. Goje to nie zwierzęta. Mówię o zwierzętach i ludziach. No więc tak, zwierzęta mają duszę, ale na dużo niższym poziomie niż ta ludzka dusza.
Te ustawienia wartości zwierzęcej duszy są na bardzo niskich poziomach i wiele atrybutów duszy zwierzęcia brakuje. Tylko dusza ludzka, zarówno goja, jak i Żyda, jest obrazem i podobieństwem Boga. Hasydyzm i kabała rozwija nauki o duszy, mówiąc, że największa różnica między duszą Żyda i goja jest taka, że Żyd ma dwie dusze, a goj ma jedną. Tutaj mam problem z dobraniem słownictwa, żeby to opisać, bo pewnie domyślacie się, że po polsku o tym temacie raczej dzieł hasydzkich się nie pisało. Tłumacząc dosłownie, Żydzi mają dodatkową drugą duszę, która jest tak zwaną boską duszą. Tylko niech ktoś zaraz nie wyskoczy z idiotycznym tekstem, że w takim razie co, goje nie mają boskiej duszy? Mają jak najbardziej boską duszę, ale określenie boska dusza w przypadku duszy gojów jest w formie przymiotnika, a w przypadku Żydów ta dodatkowa dusza jest w formie rzeczownika, nazwy własnej, tak chyba bym to określił. I chyba teraz się rozumiemy. Goje mają jedną duszę, którą za chwilę przeanalizuję i omówię. Żydzi natomiast mają dwie dusze. Pierwsza to dusza życia, tak ją nazwę. Druga to dusza boska. Tą drugą duszę dostaliśmy na górze Synaj, my Żydzi, w momencie jak Hashem zrobił z nas naród wybrany i dał nam Tojra. Ta boska dusza jest iskierką Boga, która pozwala nam Żydom wypełnić to, o co nas Hashem w Tojra prosi. To właśnie na tą boską duszę mają wpływ te wszystkie nasze nakazy i zakazy żydowskie. To właśnie ze względu na tą boską duszę musimy jeść koszernie, zrobić obrzezanie w 8 dniu dla chłopca, wykonywać wszelkie możliwe mycwy, ale chyba co najważniejsze, to ta dodatkowa dusza pozwala nam korzystać duchowo z szabasu. Pozwala nam być częścią tego mistycznego dnia i to dzięki tej boskiej duszy, która daje nam szczególną więź z Haszem, kiedy nadchodzi szabes, dostajemy jeszcze jedną duszę, trzecią duszę, tak zwaną duszę dodatkową, Neshuma Yesera, dzięki której to, jak mówi tradycja, możemy zjeść w szabes dwa razy tyle, co w normalne dni i wszystkie kalorie liczą się na pół. Zawsze też jest miejsce na deser, którego kalorie w ogóle się nie liczą. Natomiast według już poważniejszych nauk niż te czysto folklorystyczne, według kabały, ta dodatkowa dusza pozwala nam korzystać z szabes, na ile korzystać tylko możemy jako ludzie, tak naprawdę najprościej to tłumaczą. Jaką rolę w całej opowieści pełni natomiast ta pierwsza dusza, którą mają Żydzi i goje? Ta dusza, jak już mówiłem wcześniej, emancypuje energię w świat materialny, kreuje naszą fizyczność. I ta dusza lubi wszystko, co fizyczne, uwielbia to, co oferuje świat fizyczny. Problem w tym, że ta fizyczność świata ma bardzo, z braku słowa nazwę to, po prostu niekorzystny wpływ na tą naszą pierwotną duszę, tą taką duszę podstawową. Ma niekorzystny wpływ, bo uwielbienie dla świata fizycznego, choć świat fizyczny nie jest zły, to tutaj trzeba naprawdę mocno zaznaczyć. Te uwielbienie dla świata fizycznego spycha Hashem na drugi plan niestety i tą właśnie boską energię, która jest w tej duszy zarówno Żydów, jak i gojów. Tą boską energię, która jest w każdym z nas w mistyczny sposób, fizyczność świata po prostu ukrywa. Tutaj mogę wam już więcej opowiedzieć o tej jednej duszy, jaką mają goje. Rambam, pamiętacie, ten bardzo ważny rabin, nazywa tą duszę duszą intelektualną. Nie wiem, czy mam rację. Wydaje mi się, że dlatego i nigdzie w mądrych księgach tego nie znalazłem, wydaje mi się, że nazywa ją tak, ponieważ to dusza racjonalizująca działania ludzi, a judaizm to często działania irracjonalne, niezrozumiałe z perspektywy świata zewnętrznego, o czym już wiele razy w przeróżnych podcastach i filmach wam opowiadałem. To właśnie irracjonalne zachowanie zrobiło z Avrohama, pierwszego Żyda. Jedzenie koszerne, zakładanie tfilin, sobota dniem odpoczynku i wiele tego typu zachowań są to zachowania irracjonalne, których nieżydowski świat nie rozumie, a właśnie ta dusza gojów chce podejść do tych rzeczy intelektualnie, szuka racjonalnych wytłumaczeń tych zachowań, gdzie my Żydzi, posiadający tą boską duszę,
po prostu przyjmujemy te zachowania bez pytania i idziemy według instrukcji, jaką dał nam Hashem w postaci Tojra. Dusza intelektualna gojów ma pewne właściwości i mimo iż nigdy nie wejdzie na ten poziom boskiej duszy, tej drugiej, jaką mają Żydzi, to każdy nieżyd, każdy goj może wynieść swoją duszę wyżej i wyżej, odsłaniając tą boską energię duszy, która jest spychana na drugi plan przez fizyczny świat i tą racjonalizację świata. Każdy, kto nie jest Żydem, a żyje w sposób godny, przestrzega siedmiu praw Noego, które są podstawą moralności, wyciąga tą boską energię swojej duszy na pierwszy plan, spychając fizyczny świat na drugi plan. Dokonuje w ten sposób naprawy duszy. To jest tikkun, jaki mogą robić nie Żydzi. W ten sposób także goje naprawiają świat, wypełniając wolę Boga. Natomiast tikkun, naprawa, w wykonaniu żydowskich dusz jest uczeniem duszy intelektualnej, jak być duszą duchową, tą boską duszą. To uczenie następuje poprzez wykonywanie nakazów i zakazów, które dostaliśmy w Tojra. I to jest cała różnica między duszą Żydów i gojów. Nie żadne bzdury o demonach i teorie spiskowe. Każdy z nas ma różne zadania na tym świecie. Każdy z nas jest częścią tego świata i każdy z nas pracuje nad ulepszeniem tego świata. Wszyscy pochodzimy od Boga, wszyscy mamy jakąś misję na ziemi. Jedni mają ją wykonać w taki sposób, inni w taki. I to jest ta właśnie różnica. Na poziomie ludzkim nic nas nie różni. Wszyscy mamy duszę od Boga, duszę, która uwielbia fizyczność. Na poziomie duchowym my, Żydzi, mamy przywileje, takie jak jedzenie koszerne, świętowanie szabes. Mamy możliwość wypełniania instrukcji, jaką jest Tojra. Jest jeszcze jedna rzecz, o której powiem wam tylko w tajemnicy. Goje muszą naprawdę dbać o to, żeby tą energię boską z duszy przed fizyczność świata wyciągać. My, mając tą drugą duszę, tą boską duszę, mamy dostęp do połączenia z Bogiem zawsze zapewniony. Ale jednak w przypadku złamania pewnych zasad, nieprzestrzegania Tojra i jest naprawdę cała lista przewinień, Żyd może zostać odcięty. Nazywa się tą kares i jest to mistyczna kara odcięcia od narodu. Wtedy to ta żydowska dusza zostaje uśpiona i żeby wróciła do aktywnego działania, Żyd musi wrócić do Boga, zrobić czuwa. Żyd, który zostanie ukarany za odwrócenie się od Boga, może stracić coś, co nazywa się udział w świecie, który nadejdzie. Tak właśnie określamy, nazwijmy to trochę kolokwialnie, żydowskie niebo. To, co po śmierci, ale także i świat po przyjściu Mesjasza. Świat, który nadejdzie. Przyznam się, że ta część całego podcastu chyba była najtrudniejsza, bo to część pełna kabały, bardzo trudnych nauk, które ja staram się naprawdę uprościć jak się da, a jednocześnie nie zatrzeć ważnych detali. Od teraz powinno być już łatwiej dla mnie opowiadać i łatwiej dla was słuchać. Ten fragment opowiadający o duszy tak naprawdę zawiera w sobie kilka różnych nauk. Jest i Rambam, jest i kabała, różne hasyckie nauki. Nie jestem w stanie opowiedzieć wam każdej koncepcji oddzielnie, dlatego świadomie postanowiłem je wymieszać, składając to w jedną spójną, mam nadzieję, ciekawą opowieść. Mówię to nie bez przyczyny, bo kiedy prosiłem was na social media, żebyście zadali mi pytania dotyczące duszy i tego, co po śmierci, to zadaliście ogromną ilość pytań, które mi bardzo pomagają w robieniu moich podcastów trochę bardziej merytorycznymi. Ale na przykład jedna osoba prosi, opowiedz coś o Nefesh, Ruach i Neshuma. Inna osoba pyta, czy to prawda, że Żydzi mają dwie dusze? Więc jak to jest naprawdę z tymi duszami? Mają dwie dusze, trzy dusze, a może pięć dusz? Z takiego bardzo kabalistycznego punktu widzenia i naprawdę zahaczając o bardzo poważne kabalistyczne nauki, dusza ma pięć różnych elementów i każdy z tych elementów emancypuje energię boską z odpowiednich poziomów. Z poziomów, z których te elementy pierwotnie pochodzą. Skomplikowane? Ja uważam, że bardzo. Człowiek, jak naprawdę zacznie studiować kabałę i poświęci temu życie, to będzie w stanie zrozumieć trzy z pięciu elementów duszy. Te pięć elementów są jak łańcuch.
i zrozumieć możemy tylko trzy elementy z góry łańcucha. Właśnie to, o co mnie bardzo często pytacie. Nefesh, Ruach i Neshuma. To są te trzy elementy, które potrafimy w pewien sposób zrozumieć. Dwa pozostałe elementy są poza możliwościami ludzkiego intelektu. Nefesh to element, który pozwala duszy żyć. Ruach to połączenie między Nefesh i Neshuma. Neshuma to element duszy, przez który mamy bezpośrednie połączenie z Hashem. To element duszy, który sprawia, że w mistyczny sposób ciągnie nas do Boga, co przejawia się w chęci robienia mitzw, chęci robienia dobrych rzeczy, w chęci zdobywania wiedzy, w chęci rozwijania się duchowo. Rambam tłumaczy, że Neshuma jest częścią jednej duszy, którą ma każdy człowiek. Kabała i hasydyzm rozwinął tą myśl i głębię znaczeniową zagadnienia duszy i ten element niejako awansował na poziom bycia oddzielną duszą. W ten oto sposób Żydzi mają ten element mocnie rozwinięty i jest on tą dodatkową duszą, a goje mają ten element dołączony do swojej jednej duszy. Zarówno Żydzi, jak i goje muszą dbać o ten ważny element składowy swojego wnętrza duchowego, bo od tego będą zależały losy duszy po śmierci. O czym oczywiście dowiecie się trochę później, bo nasza młoda dusza z naszej opowieści jeszcze nawet nie przyszła na świat fizyczny, więc nie miała okazji w ogóle nagrzeszyć. Mam nadzieję, że widzicie, jak skomplikowany i rozbudowany jest ten temat. Ten podcast, żeby omówić naprawdę szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z duszą, musiałby mieć kilka oddzielnych części omawiających na przykład poszczególne podejścia do tematu. Umówmy się, że od teraz będę używał po prostu słowa dusza, bez głębokiego wnikania w szczegóły, którego elementu duszy dotyczy to, co po śmierci, albo to, co omawiam. Od teraz dusza to po prostu dusza. Muszę zastosować taki zabieg, żeby nasza historia była spójna i bardziej przystępna w odbiorze. W naszej opowieści o duszy możemy przejść do momentu, kiedy to dusza zostaje wezwana do przygotowań, bo wyrusza w podróż do krainy, świata materialnego, fizycznego świata, który nas otacza. Dusza, kiedy dowiaduje się, że będzie wcielona, wcale nie jest zachwycona z faktu bycia wybraną. Dusza nie chce opuścić Hashem. Dusza lubi być duszą i lubi być, kolokwialnie mówiąc, w niebie. Lubi być częścią Boga. Lubi być tam, gdzie jest, bo stamtąd pochodzi. Dusza dowiaduje się o przydziale 40 dni przed zapłodnieniem, z którego kiedyś powstanie człowiek. Dusza czeka cierpliwie, pewnie trochę zestresowana przed misją ożywienia ciała i stworzenia osobowości człowieka. W momencie zapłodnienia dusza łączy się z tym, co kiedyś będzie człowiekiem. Łączy się, ale jeszcze na odległość, bo duszy jeszcze w tym, co kiedyś będzie człowiekiem, nie ma. Pamiętacie, co mówiłem o tym, czym jest dusza? Dusza to życie. Ciało człowieka bez duszy nie żyje. Jest, mówiąc metaforycznie, garścią pyłu, garścią ziemi. Bo jak uczy Tojra, człowiek powstał z pyłu ziemi. Z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Życie powstaje dopiero, kiedy dusza wchodzi w ciało. Do tego momentu to, co kiedyś będzie człowiekiem, to, co kiedyś będzie nowym życiem, w judaizmie określamy jako tyle, co woda. Co znaczy, że jeszcze nie istnieje, jest niezauważalne i nie jest to jeszcze życie. Jest to, wracając do tego, co mówi Tojra, proch ziemi, bez życia. Przez pierwsze 40 dni dusza pakuje się w swój duchowy plecak, przygotowuje się do podróży w nieznane. Przez 40 dni dusza przygotowuje się do połączenia dopiero z ciałem. 40 dni po zapłodnieniu ciało dostaje duszę. Dusza łączy się wtedy z ciałem i tak powstaje żywy człowiek. Chciałbym zahaczyć tutaj o pewien temat. W niekończącej się debacie, kiedy to zaczyna się życie, judaizm bardzo jasno się określa i mówi wyraźnie, że przez pierwsze 40 dni od zapłodnienia nie ma nowego życia. Jest materia, która ma potencjał tym życiem się dopiero stać. Według Tojra to nie jest tak, że nie ma życia, nie ma życia, nie ma życia, bum, jest życie. No bo kiedy ono się niby zaczęło? Tak idealnie w momencie zapłodnienia, czy może 1000 sekundę po zapłodnieniu? Albo może w nanosekundę po zapłodnieniu?
Pozwolę sobie na śmiałość w tym temacie, bo o biologii i genetyce wiem to i owo, a może nawet trochę więcej niż tylko to i owo, i wielu was pewnie bym zaskoczył. Zapłodnienie to nie jest przełącznik, który włącza życie, bo zapłodnienie to wieloetapowy, super skomplikowany proces, który trwa pewną ilość czasu. Zapłodnienie to nie zdarzenie, a cały proces, więc mówienie o życiu zaczynającym się w jakimś określonym momencie, tutaj w momencie na przykład zapłodnienia, jest nawet nie trochę, ale bardzo nielogiczne z punktu widzenia nauki. I jak widzicie, również z punktu widzenia Toira. Hashem doskonale wie, jak zaprojektował naturę, dlatego właśnie w judaizmie do 40 dnia od zapłodnienia w ogóle nie mówimy o nowym życiu. Dopiero po 40 dniach od zapłodnienia dusza może połączyć się z ciałem i to jest początek nowego życia i kolejny etap naszej duszy w jej podróży przez życie. Toira uczy nas, że ciało w tych pierwszych 40 dniach po zapłodnieniu już zaczyna się rozwijać. Ciało jest już kobietą albo mężczyzną. Już wie, czy będzie miało blond włosy, czy może ciemne włosy. Już wie, czy będzie wysokie, czy niskie. Ciało fizycznie według Toira jest już określone w momencie zapłodnienia i potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. Po 40 dniach od zapłodnienia dusza łączy się z ciałem. Ale dusza jeszcze z ciałem się nie znają. Dusza jeszcze nie wie, czy będzie kobietą, czy mężczyzną. Dusza łączy ze sobą naturę męską, jak i żeńską, bo w naturalnym środowisku duszy, tam skąd dusza pochodzi, dusza nie ma określonej płci. Łączy w sobie obydwie natury. Dusza dopiero za jakiś czas nauczy się, trochę kolokwialnie mówiąc, jak być mężczyzną czy kobietą. Nauczy się, jaki będzie miała wzrost, jaki kolor włosów. Nauczy się fizyczności, w której będzie egzystowała. Dusza jeszcze nie wie, jak współpracować z ciałem. Dusza i ciało uczą się siebie nawzajem. Proces łączenia trwa około 3 miesiące, czyli w 4 miesiącu ciąży dusza i ciało są połączone i już prawie stanowią jedno. Teraz dusza i ciało mają 5 miesięcy na to, żeby przygotować się na najniebezpieczniejszy moment życia, czyli poród. Dusza zaczyna czuć niepokój, zaczyna się bać, a nawet wpada w panikę, bo na stałe właśnie za chwilę stanie się częścią ciała. Nadchodzi poród. Ciało w tym czasie odczuwa skurcze i wszystkie siły wypychające je na świat. W taki oto sposób ciało i dusza jednoczą się w obawach przed tym, co tam po drugiej stronie na nich czeka. Dusza łączy się z ciałem całkowicie. Od tej pory stanowią już jedność. Stanowią jedność, ale da się je jeszcze rozróżnić. W wieku 12 lat dla dziewczynki i 13 lat dla chłopca dusza i ciało są połączone w pełni, w pewien mistyczny sposób też są wymieszane ze sobą i nie da się ich odróżnić, co jest duszą, a co jest ciałem. Kiedy dziecko wkracza w ten wiek dorosłości, bar albo bas mitzwa, potrafi rozróżnić dobro od zła i może odpowiadać za swoje czyny. Dusza w momencie tuż przed przyjściem na świat ma już tylko jedną naturę. Jest męska lub żeńska. Dusza nie mieszka w jakimś konkretnym miejscu w ciele. Dusza i ciało są jednością. Taką samą jedność kiedyś w przyszłości będą stanowili małżonkowie. Na pewno znacie powiedzenie o znajdywaniu drugiej połówki. Według judaizmu dusza, która na początku ma naturę męską i żeńską, traci jedną z natur w czasie przyjścia na świat. Później te natury męska i żeńska odnajdują się, stając się mężem i żoną. Staną się znowu jednością. Nasze pierwsze małżeństwo jest zawsze zaaranżowane przez Hashem w niebie, właśnie na zasadzie odnajdywania drugiej połówki. Każde następne małżeństwo działa już trochę inaczej, jeśli ktoś tych małżeństw ma więcej oczywiście. No ale to temat z podcastu o małżeństwie, a my tutaj o duszy i jej wędrówce. Dusza połączona z ciałem przychodzi na świat. Tutaj zaczyna się bardzo ciekawy etap podróży duszy, który każdy znamy. Tutaj zaczynamy się my, ludzie. Nasze losy, nasze przygody, nasze dobre doznania i nasze złe doznania, nasze grzechy i nasze dobre uczynki. Tutaj zaczynają się nasze miłości, przyjemności, smutki i troski. To wszystko, co w życiu się wydarzy,
będzie miało ogromny wpływ na naszą duszę i to, tak kolokwialnie mówiąc, kim ta dusza jest. Przez pierwsze lata życia dziecko nie ma rozwiniętych dobrze fizycznych narzędzi do odbierania świata. Dlatego to wszystko, co się dzieje wkoło dziecka, tak do około trzeciego roku życia, jest widziane przez to dziecko nie oczami fizycznymi, nie słyszane uszami fizycznymi. Wszystkie bodźce docierają do dziecka poprzez duszę, która to, dopóki nie zostanie przykryta fizycznością ciała i otaczającego świata, widzi wszystko lepiej. Słyszy lepiej, odczuwa lepiej, odbiera świat zupełnie na innym poziomie, na poziomie duchowym. Na pewno nieraz słyszeliście, że małe dzieci mają jakiś mistyczny kontakt ze światem duchów, kolokwialnie mówiąc. Judaizm tłumaczy to dość wyraźnie. Dusza widzi zupełnie inny poziom, odczuwa na innym poziomie, odbiera bodźce na innych poziomach. Dlatego małe dziecko jest czyste, nieskażone niczym. Według judaizmu dziecko nie ma żadnych grzechów. Dziecko jest bardziej duszą ubraną w delikatne ciało niż człowiekiem. Powiem wam taką ciekawostkę, o której uczy nas Talmud. Jeśli na przykład nie wiemy, jak wymówić jakieś słowo, jeśli nie możemy wybrać na przykład między tym a tym, jeśli mamy na przykład sytuację, gdzie potrzeba bardzo neutralnego wyboru, Talmud mówi: zapytaj dziecko i kieruj się tym, co ci podpowie. Bo dziecko nie patrzy oczami, a patrzy duszą. Nie jest jeszcze po której ze stron, nie ma opinii nakierowanej przez fizyczny świat. Więc jeśli macie jakiś problem, zapytajcie dziecko. Nasza młoda dusza nie jest jeszcze po której ze stron, nie ma opinii nakierowanej przez fizyczny świat. Nasza dusza rośnie wraz z ciałem. Idzie z nim razem jako jedność przez życiowe losy. Na początku wystraszona tym, co tam po drugiej stronie. Teraz nasza dusza ma się dobrze, a nawet bardziej niż dobrze miewa się w fizycznym świecie, korzystając z tego, co świat nam oferuje. Przypomina mi to trochę sytuację dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. Tak było z moją córką, kiedy jechała pierwszy raz na obóz wakacyjny w góry z innymi żydowskimi dziećmi. Strach, płacz, nie chciała jechać, bała się. W końcu to ponad miesiąc bez rodziców, w zasadzie bez żadnego kontaktu z domem rodzinnym, bo można z takich obozów dzwonić tylko raz w tygodniu na kilka minut. No i pojechała. W pierwszym tygodniu zadzwoniła, powiedziała, że jest fajnie i tęskni. W drugim tygodniu zadzwoniła na chwilę, bo nie miała czasu, bo dużo się dzieje i bardzo się jej podoba. W trzecim i czwartym tygodniu już nie zadzwoniła, bo się tam świetnie bawiła. Poznała nowych przyjaciół, miała ogromną ilość zajęć, wycieczki, przyjemności, zabawy, jakich wcześniej nie znała. W kolejnym tygodniu, już ostatnim tygodniu wakacji, przyszedł jednak czas pożegnań. I to znowu nie było przyjemne. Wróciła do domu i pierwsze, co trzeba było jej przypomnieć, to to, że już nie jest w górach na obozie z przyjaciółmi i w domu zachowujemy się trochę inaczej. Zapewne wielu z was zna te doznania. Taką właśnie drogę dokładnie przechodzi nasza dusza przez życie. Z duszy czystej, nieskażonej, powoli zapomina, jak być duszą, zaczyna się jej podobać fizyczność świata. Poza tym, kiedy to stanowi jedność z ciałem, zaczyna sama w pewien sposób stawać się częścią fizyczności. Mimo iż moment samej śmierci nie jest niczym przyjemnym, jak mówi Tojra, to samo to, że czeka nas śmierć, nie powinno być powodem do strachu. Wielu hasydzkich mistrzów uczy, że śmierć jest mycwą i powinniśmy w momencie naszej śmierci chcieć umrzeć, a nie bronić się przed tym, co nas czeka. Kocker Rebbe powiedział: nie trzeba się bać śmierci, to jak przenosiny z jednego domu do drugiego, naszego lepszego, większego domu. Rabin z Przysuchy zapytał swoją żonę, która rozpaczała przy jego łóżku, kiedy ten umierał: dlaczego rozpaczasz? Dlaczego płaczesz? Powodem mojego życia było nauczyć się, jak umrzeć. Gerer Rebbe powiedział w jednym ze swoich dzieł, że śmierć to nic innego jak powrót do domu naszego Ojca w niebie. Kiedyś hasyd, rabina dynastii Belz, powiedział mu, że chciałby umrzeć jak dobry Żyd. Rabin wtedy go skarcił i powiedział: powinieneś się skoncentrować na tym, żeby żyć jak dobry Żyd, a wszystko inne przyjdzie w sposób zgodny z porządkiem natury. Nasze życie na ziemi jest bardzo ważne, świat jest bardzo ważny i powinniśmy żyć i korzystać z tego, co nas otacza, bo będzie to najważniejszy element, jaki zadecyduje o tym, co z naszą duszą po śmierci się stanie. Bądźcie cierpliwi, sąd niebiański nadejdzie we właściwym czasie.
Życie jest wspaniałe. Powinniśmy korzystać ze świata, powinniśmy korzystać z życia. Powinniśmy cieszyć się życiem i światem, który nas otacza. Jeden z wielkich rabinów dynastii Gur opowiedział kiedyś taką krótką opowieść. Mężczyzna nosił drewno. Kiedyś, obładowany drewnem, które nosił na plecach, nie wytrzymał, upadł i drewno się rozsypało wszędzie wkoło. Z goryczą krzyknął: mam dosyć, niech śmierć po mnie już przyjdzie. W tym momencie pojawił się anioł śmierci i zapytał: dlaczego mnie wołasz? Mężczyzna spojrzał na niego i przerażony powiedział: żebyś pomógł mi pozbierać i załadować to drewno, żebym mógł już dalej iść. Morał z tej opowieści jest taki, że człowiek woli żyć niż umrzeć i powinien zawsze zgodnie z nauką Tojra wybrać życie, żeby żyć. Skoro już w naszej historii nasza dusza przeszła przez ziemską egzystencję, dobrze się przy tym bawiąc, pomówmy o śmierci, co jest bez wątpienia nieuniknioną konsekwencją życia. W pewnym momencie nadchodzi jednak koniec ziemskich przygód i czas się pakować do domu. Czas wracać tam, skąd dusza pochodzi. Około nie mniej jak miesiąc przed śmiercią dusza zostaje zawołana przez Hashem. Według tradycji żydowskiej, nie mniej jak miesiąc przed śmiercią dostajemy jakiś znak w życiu, który mówi, że czas się zbierać z tego świata. Niestety nasze przywiązanie do tego świata jest tak wielkie, że tego znaku po prostu nie zauważamy bardzo często. Nie ma w tym nic złego, bo jak mówi Tojra, wybierz życie, żeby żyć. Nasz fizyczny świat jest wspaniały i nie ma nic w nim złego. Nie ma nic złego w przywiązaniu do życia tu na ziemi. Niektórzy wielcy cadykowie natomiast potrafią przewidzieć datę swojej śmierci, dlatego że potrafią poznać ten znak od Hashem, to zawołanie, które dostaje dusza. Takim przypadkiem była śmierć hasyckiego mistrza, widzącego z Lublina, który po bardzo tajemniczym wypadku, leżąc w łóżku, bardzo chory i umierający, dowiedział się, że jego przeciwnicy, Misnagdym, urządzili zabawę, wielką imprezę z radości po tym, jak dostali informację o wypadku mistrza hasyckiego widzącego z Lublina. Rabin powiedział wtedy swoim uczniom: nie martwcie się, niech się bawią, niech tańczą, niech jedzą i piją, bo kiedy umrę, nie będą mogli ani się bawić, ani jeść, ani pić. I tak się stało. Widzący z Lublina zmarł kilka miesięcy później, w święto Tisza B'Av, najbardziej żałobny dzień w kalendarzu żydowskim, kiedy to panuje bardzo ścisły post i nie można ani jeść, ani pić przez prawie 25 godzin. Śmierć jest wynikiem grzechu, jakiego dopuścił się Adam w Gan Eden, czyli w ogrodzie Eden. Człowiek po tym grzechu stał się śmiertelny. Kto z was mówi po tym, jak ktoś kichnie na zdrowie? Mam nadzieję, że każdy, bo to życzenie na zdrowie wcale nie jest takie błahe i ma związek ze śmiercią i tym, jak dusza opuszcza ciało. Albo chyba powinienem powiedzieć, jak opuszczała ciało. Jak pewnie możecie zgadnąć, ma to związek z Tojra. W czasach biblijnych, kiedy na kogoś przychodził już czas, wtedy kichał i jego dusza wyskakiwała z ciała. Nie było umierania, nie było tego całego procesu umierania. Psik! I po wszystkim. Czemu ludzie tracili życie przez kichnięcie? Jeśli słuchaliście uważnie, to wiecie, którędy Hashem wdmuchnął życie w ciało. No więc tą samą drogą to życie opuszczało ciało. Wszystko zmieniło się za sprawą naszego praojca, Jakowa, syna Itzchoka i wnuka Avrohoma Avinu. Jakow modlił się do Hashem, prosząc o to, żeby nie zabierał go z tego świata w sposób nagły. Prosił Boga, żeby dał mu czas, żeby ziemskie rzeczy mógł poukładać. A co najważniejsze, żeby mógł dać błogosławieństwo swoim dzieciom. Prosił Boga, żeby umieranie trwało jakiś czas, żeby mógł pożegnać się z bliskimi. Tak według Midrasz przestaliśmy umierać przez kichnięcie. Tojra w tym momencie uczy nas, że powinniśmy przygotować się na śmierć i ten czas, który nam został, użyć mądrze. A teraz już czas, żeby nasza dusza z opowieści zaczęła przechodzić na drugą stronę. Śmierć została stworzona przez Hashem w czasie tworzenia świata. Nic, co zostało stworzone przez Boga, nie jest złe. Talmud mówi, że śmierć w zasadzie nie boli w sposób fizyczny. I w zależności od tego, kto jaki poziom duchowości osiągnął na ziemi, to doznanie może być większym bądź mniejszym szokiem dla duszy. Po duszę przychodzi anioł śmierci.
po śmierci i muszę to podkreślić, po śmierci, a nie w czasie umierania, dopiero jak już dusza opuści ciało. I tu warto wspomnieć, że jeśli ciało opuści, to już do niego nie może wrócić. Po oddzieleniu od ciała, nazwijmy to kolokwialnie po drugiej stronie, najpierw dusza widzi Adama, czyli pierwszego człowieka. I Talmud nam mówi, że dlatego widzimy Adama, ponieważ jak już wam mówiłem, to przez jego grzech jesteśmy śmiertelni. Dusza po drugiej stronie widzi też Boga w formie światła, ponieważ w Tojra w Księdze Wyjścia Hashem nam powiedział: nie będziesz mógł zobaczyć mojej twarzy, mojego oblicza, ponieważ nie może zobaczyć mnie człowiek i żyć. Tutaj warto wspomnieć o doznaniach, które pojawiają się w czasie umierania, a dokładnie mówiąc o tym, co ludzie, którzy doznali śmierci klinicznej, mówią o tych doznaniach. Temat mocno kontrowersyjny. Ja stoję twardo po stronie nauki, jednocześnie nie zapominając o tym, co mówi Tojra i idąc oczywiście za opinią mojego rabina. Wszystkie te doznania ludzi w czasie śmierci klinicznej da się wyjaśnić w sposób naukowy. Fizjologia organizmu płata figle, niedotlenienie mózgu ma swoje konsekwencje. Co w tym temacie mówi Tojra? Wszelkie doznania związane ze śmiercią są możliwe tylko i wyłącznie po śmierci. Jak dusza opuści ciało. A co ważne, dusza, która opuściła ciało, tak jak już mówiłem, nie może do tego ciała wrócić. Nie da się ożywić ciała, które dusza opuściła. Hashem można widzieć tylko po śmierci, zgodnie z tym, co uczy Tojra, bo człowiek nie może zobaczyć jego oblicza i żyć. Wszystkie te doznania są po śmierci i nie ma stamtąd powrotu. Bo według judaizmu nie ma powrotu, jeśli ktoś umrze. No oprócz oczywiście zmartwychwstania, kiedy to przyjdzie Mesjasz. Zohar, wielkie kabalistyczne dzieło, mówi nam, że po drugiej stronie witają nas krewni. A może raczej powinienem powiedzieć dusze naszych krewnych i bliskich? Jak widzicie, nawet nie wiedzieliście, ile kabały znaliście i jak żydowskie są te wszystkie doznania, które są tematem niekończących się dyskusji i filmów dokumentalnych o tym, co widzą ludzie w śmierci klinicznej. Anioł śmierci przychodzi po duszę i w tylko sobie znany sposób oddziela duszę od ciała. Ciało bez duszy jest martwe. Dusza żyje dalej. Dusza po odłączeniu od ciała wpada w szok, bo mimo iż jest duszą, to przyzwyczaiła się do ciała. Po śmierci przy ciele powinien znaleźć się Shoimer, osoba, która będzie pilnowała ciała i recytowała przy ciele Tehillim, czyli księgę psalmów, który ma za zadanie uspokoić duszę. W pewien sposób te recytowanie psalmów ma zacząć tej duszy przypominać, że może egzystować bez ciała, że jest duszą, że pochodzi ze świata, gdzie nie ma fizyczności. Talmud nas uczy, że dusza traci fizyczność, ale nadal ma swoje właściwości, których nauczyła się od ciała. Dusza nie może mówić, nie ma postaci fizycznej, ale jest nadal taką samą osobą, jaką była za życia. Tak samo czuje, tak samo widzi, tak samo słyszy, tak samo odbiera wszystkie emocje. Przez pierwsze 7 dni dusza, tak kolokwialnie mówiąc, lata między cmentarzem, gdzie jest ciało pochowane, a domem, gdzie mieszkała. Dusza nie rozumie, że to koniec i przez 7 dni ma nadzieję, że uda się jej połączyć z ciałem ponownie. Jak już wiecie, nie jest to możliwe. Śmierć jest nieodwracalna. Żałoba w judaizmie jest podzielona na etapy. Pierwsze 7 dni, z czego pierwsze 3 są bardzo intensywne, później 30 dni i później ostatnim etapem jest cały rok. Żałoba w Tojra nie oznacza smutku, nie oznacza bólu. Tojra mówi nam, co się dzieje z duszą po śmierci i my okazujemy tutaj na ziemi empatię. Bierzemy udział w wędrówce tej duszy. Żałoba to w pewien mistyczny sposób pomoc tej duszy odnaleźć się po tej drugiej stronie. Na początku dusza czuje stratę, my też czujemy stratę. Po jakimś czasie dusza zaczyna się przyzwyczajać do stanu, w jakim się w zaświatach znajduje. Tak samo i my powoli oswajamy się z myślą o utracie bliskiej osoby. Aż w końcu dusza godzi się z tym, co się dzieje. Przypomina sobie, jak znowu być duszą. I tak samo my godzimy się ze stratą i życie na ziemi toczy się dalej.
dusza przechodzi na drugą stronę i czeka na wezwanie przed sąd niebiański. Dusza jest w pewnym momencie wołana przez anioła o imieniu Duma, który pyta duszę, jakie imię miała dusza na ziemi. Dusza bardzo często nie pamięta, jakie miała imię na ziemi, z powodu szoku i całej ceremonii przywitalnej po drugiej stronie. Żydowskim sposobem na niezapomnienie imienia ziemskiego jest wkomponowanie tego imienia w najważniejszą z naszych modlitw, Shmono Esrei, którą mężczyźni mówią 3 razy dziennie. Pamiętanie swojego imienia po śmierci jest bardzo ważne, ponieważ kiedy anioł Duma woła duszę, a ta nie usłyszy wołania, lub nie będzie wiedziała, że to właśnie ją duma woła, to wtedy dusza trafia do wszechświata chaosu, do miejsca, które nazywa się Oilom Hatoichu. Mówiąc miejsce, używam tego określenia w sposób bardzo niezobowiązujący, bo tak naprawdę te wszystkie miejsca wcale miejscami nie są, są bardziej doznaniami. We wszechświecie chaosu, Oilom Hatoichu, dusza błąka się, martwi się, nie ma wkoło jej nikogo, kto by ją pocieszył. Dusza błąka się, aż w końcu niebiańska administracja w ewidencji dochodzi do tego, kto kim jest, znajduje wszystkie papiery, daje duszy imię i dusza z numerkiem czeka na swoją kolej w niebiańskim sądzie. Tak obrazkowo to opisując, żeby za bardzo nie komplikować wam słuchania i całej opowieści, która i tak często wchodzi w miejsca, w które nie powinna. Czasem zdarza się, że dusza po tym, jak anioł śmierci przeprowadzi ją na drugą stronę, jest w tak ogromnym szoku, tak mocno zabłąka się po wszechświecie chaosu, że gubi się i wtedy może się zdarzyć, że zaczną się nią interesować podejrzane typy, które nazywają się Sheidim, czyli demony. Jest to coś na zasadzie, hej, patrzcie, nowa dusza, nie wie co się dzieje, to co, idziemy się nią zająć po naszemu? Wtedy demony zaczynają ścigać taką zagubioną, zabłąkaną duszę. Ta dusza ucieka przed demonami i może się tak zdarzyć, że w czasie tej ucieczki spotka na swojej drodze ludzką istotę, która będzie w specyficzny sposób słaba duchowo i wtedy ta uciekająca dusza przed demonami chowa się w ciele takiego człowieka. Dusza właśnie stała się dybukiem, a o dybuku zrobiłem chyba całkiem ciekawy film, który możecie znaleźć na kanale, więc do zgłębienia tego tematu odsyłam do filmu o dybuku. Wracamy do tematu głównego naszej opowieści. Nasza dusza wzięła się w garść, przypomniała sobie imię, idzie właśnie na sąd niebiański. Tam pojawiają się wszystkie anioły, które dusza za życia stworzyła. Każdy robiąc coś dobrego tworzy dobre anioły. Każdy zły uczynek tworzy anioły, które razem z szatanem, z niebiańskim oskarżycielem, zostaną wykorzystane w argumentacji przeciwko nam. Szatan jest prokuratorem, oskarżycielem w sądzie niebiańskim. Jest postacią, która będzie się starała udowodnić, że nie jesteśmy godni miejsca w Olam Haba, czyli w niebie. Szatan w judaizmie nie jest ani złym, ani nie jest żadnym upadłym aniołem. Jest takim samym aniołem jak każdy inny, tylko ma bardzo niegodziwe zadanie, bo ma udowodnić, że nie jesteśmy godni Hashem, że nie jesteśmy godni Toira. Ma udowodnić, że my ludzie wcale nie jesteśmy tacy fajni i dobrzy. Szatan, jak każdy anioł, nie ma wolnej woli. Robi tylko to, do czego zostanie zaprogramowany przez Boga. Szatan nie może nic zrobić na własną rękę. Szatan często jest formą testu, jaki Hashem nam wysyła, żeby nas sprawdzić z jakiegoś powodu. Jakże inny obraz rysuje najpopularniejsza religia? Chcecie mi powiedzieć, że gdzieś tam jest Pan Ciemności, który jest władcą wszelkiego grzechu i wszechmogący Bóg nie daje sobie z nim rady? Chcecie mi powiedzieć, że od początku czasu bawią się w kotka i myszkę? Wybaczcie, ale wygląda mi to na nic innego, jak słabe wyobrażenie bóstwa mniejszej kategorii. Gdzieś tam jest jakiś wielki Bóg, pod nim jest jakiś mniejszy Bóg, który włada wszystkim, co złe. Wybaczcie, ale słabo to wygląda. A teraz zastanówcie się, jak ogień, w tym niby piekle, może palić duszę. Ogień jest fizycznym zjawiskiem, więc jak niby ma w nim płonąć coś, co jest duchowe? Jak to możliwe, że ten fizyczny ogień ma jakiekolwiek wpływy na duszę? Tak, wiem, słynna odpowiedź, a to jest tylko taki w przenośni ogień, tak?
No i jest to kolejne wygodne tłumaczenie w wykonaniu najpopularniejszej z religii. Nie chcę się czepiać, ale zapytajcie osobę duchowną, sprawdźcie, ile wie o swojej religii. Zapytajcie, skąd ten ogień piekielny? Ja wiem, skąd ten ogień, bo judaizm wyraźnie mówi, czym jest naprawdę ten ogień. Opowiem wam już o tym niedługo. Wszystko w swoim czasie. W czasie Sądu Niebiańskiego Hashem zada nam jedno pytanie. Bardzo ważne pytanie. Czy kiedy korzystaliśmy ze świata i życia, dawało nam to radość? Czy cieszyliśmy się życiem i światem? Jest to według Kabały najważniejsze pytanie, jakie dostaniemy w Sądzie Niebiańskim, ponieważ Bóg stworzył świat dla nas i chce, żebyśmy się w nim dobrze czuli i żebyśmy z niego dobrze korzystali. Następnym etapem, jaki dusza przejdzie w sądzie, będzie coś, co nazywa się Din Veheshbon. Życie zostanie przejrzane. Może w formie filmu, może w formie najważniejszych wydarzeń. Zdania są podzielone. Co ciekawe, nie będzie dusza musiała się tłumaczyć z tego, co robiła. Będzie musiała to obejrzeć. I jak każdy z nas wie, z niektórych momentów naszego życia nie jesteśmy do końca dumni i raczej nie chcemy, żeby ktoś o nich wiedział, czy je oglądał. Dusza, oglądając razem z Hashem relacje z jej ziemskiego życia, będzie się na pewno wstydziła wydarzeń. I zapamiętajcie słowo wstyd, bo to słowo będzie super ważnym elementem całej opowieści. Być może nawet kluczowym dla zrozumienia całej opowieści o przygodach naszej duszy. Po przedstawieniu wszystkich argumentów za i przeciw, w Sądzie Niebiańskim zapadnie decyzja, która ze stron argumentujących przeważyła i co stanie się dalej z duszą. Pójdzie do Alama Ba, czy pójdzie do Gehinom? Bo tak właśnie nazywa się w judaizmie odpowiednio. Niebo i piekło. I powtórzę po raz kolejny. W judaizmie to nie są miejsca, to są doznania, ale jednocześnie jakby światy równoległe do naszego ziemskiego fizycznego świata, które w niektórych miejscach się przeplatają z tym naszym fizycznym światem. Jak Hashem decyduje, kto gdzie się znajdzie? Opowiem wam o tym historię hasycką. Biedny mężczyzna zaprzągł konie do swojego wozu, zabrał ze sobą kawałek chleba, trochę wody i wyruszył w drogę do Lwowa. Wyruszył w drogę, żeby kupić nowe ubranie dla swojej rodziny i macę na święto Pejsach. Biedny człowiek nie miał pieniędzy, żeby zatrzymać się nigdzie na noc, więc ciemną nocą jechał w stronę Lwowa bez przystanku. Niestety w trakcie podróży rozpadał się ogromny deszcz, który wręcz zmył biedaka razem z wozem i końmi do rowu, przykrywając wszystko ogromną ilością błota. Mężczyzna nie mógł się wydostać, chociaż bardzo się starał. Tą samą drogą swoim wozem jechał bogaty właściciel karczmy. Usłyszał wołanie o pomoc, zatrzymał swój wóz i wyciągnął biedaka, człowieka spod zwał błota. Przy pomocy swoich silnych koni wyciągnął też konia biedaka. Następnie podpiął swoje konie do jego wozu i wyciągnął mu wóz z rowu i błota. Bogaty mężczyzna pomógł dotrzeć biednemu rolnikowi do domu. Kiedy zobaczył biedę, jaka panuje w jego domu, dał mu pokaźną sumę pieniędzy, która pozwoliła rolnikowi na dobre życie. Kiedy bogaty mężczyzna zmarł, w niebiańskim sądzie aniołowie zaczęli ważyć jego uczynki. Niestety waga sprawiedliwości wyraźnie wskazywała, że jego dusza znajdzie się w Gehinom, czyli piekle, bo grzeszył przez całe życie mocno i namiętnie. W tym momencie anioł litości wyszedł przed szatana i zażądał, żeby na wagę uczynków dorzucić całą rodzinę biednego farmera, któremu kiedyś bogacz pomógł. Bóg zgodził się. Jednak szatan z radością krzyknął: za mało, nie wystarczy. Wtedy anioł litości zażądał, żeby na wagę dołożyć konia i wóz, który bogacz uratował dla biedaka i wyciągnął z błota. Bóg się zgodził. I znowu szatan z radością krzyknął: za mało, nadal za mało. Wtedy anioł litości zażądał, żeby na wagę dołożyć także błoto, którym ubrudzony był biedak. Bóg zgodził się. Szatan patrzył i nic nie powiedział, bo błoto przeciążyło wagę, która teraz wskazywała raj dla duszy bogacza. Mój wielki mistrz Gerer Rebe uczył, że powinniśmy żyć tak, jakbyśmy byli jeden grzech od Gehinom, czyli od piekła. I jednocześnie powinniśmy pamiętać, że nasze dobre uczynki są dużo ważniejsze i ważą dużo więcej niż grzechy w niebiańskim sądzie. Po argumentacji w niebiańskim sądzie, po argumentacji obydwu stron, zapada wyrok. I tylko dusze naprawdę największych cadyków idą prosto do Olama Ba, czyli do nieba.
każda inna dusza idzie do Gehinną, miejsca, które nie ma nic, ale to nic wspólnego z piekłem, jakiego opis ludzie znają, bazując na naukach najbardziej popularnej religii świata. Gehinną, mimo iż kolokwialnie, potocznie nazywa się żydowskim piekłem, z piekłem nie ma nic wspólnego. Ale zanim opowiem wam o Gehinną, dusza musi przejść przez jeszcze jeden etap, o którym jestem pewien, że nie wiedzieliście. Nazywa się to Kaf Hakela, czyli proca, albo katapulta bardziej. Dwa anioły stają na dwóch końcach świata i wystrzeliwują duszę jeden do drugiego z mistycznej katapulty. Wystrzeliwują duszę wiele razy, co czyści duszę z pustych obietnic, które kiedyś mogła złożyć, dziwnych myśli, jakie się dopuściła, oraz pustych słów, które nie mają znaczenia i tylko zajmują miejsce oraz brudzą duszę mistycznym pyłem. Tak wystrzeliwana dusza z jednego końca na drugi czyszczona jest z pyłu ziemskich zanieczyszczeń. Po tym jakże efektownym, ale niedocenianym i pomijanym rytuale, dusza jest gotowa na doznania, jakie oferuje Gehinną. Czym jest więc to żydowskie piekło, które w ogóle nie jest piekłem? Na pewno nie jest to miejsce, o którym mówił Dante. W Gehinną nie zobaczycie napisu rodem z Dantego, który mówi: porzuć wszelką nadzieję, ci, którzy tu wchodzicie. Nie, nie, nie. Bóg nie jest okrutny. No chyba, że ktoś zamiast Boga wyznaje starca z białą brodą, który prawem pięści i rozlewem krwi bawi się, rządząc jak tyran ludźmi. To nie jest Bóg. To nie jest Bóg, w jakiego wierzymy my Żydzi. Nasz Bóg kocha ludzi. Nasz Bóg jest jak ojciec. Czasem srogi, czasem krzyknie, ale nigdy nie skrzywdzi i zawsze daje szansę. Czym jest więc Gehinną? Baal Shem Tov mówił, że Gehinną to dla grzesznych ludzi nic innego jak raj, Olam Haba. Co Baal Shem Tov miał na myśli? Odpowiedź może was zaskoczyć. W Gehinną nie ma tortur, nie ma bicia, nie ma przypalania ogniem, nie ma bólu. Musicie przypomnieć sobie kilka rzeczy, o których już mówiłem. Nasza dusza pochodzi z miejsca, gdzie po prostu była duszą. Nasza dusza pochodzi od Boga. Po całym procesie wstąpiła w ciało, bardzo jej się spodobało bycie jednością z ciałem. Dusza naprawdę polubiła fizyczny świat i nie ma w tym nic złego, bo po to świat został stworzony, żeby nam się podobał, żebyśmy mogli z niego korzystać w pełni. Nadszedł jednak czas, kiedy dusza musi wrócić tam, skąd pochodzi. Pamiętacie moje porównanie do wyjazdu na wakacje mojej córki? Dusza idzie przez życie, zapomina, skąd pochodzi, bawi się wyśmienicie. Dusza zapomina, jak to jest być duszą. Dusza zostaje w sposób zupełnie, nawet nie negatywny, skażona ziemskimi losami i zapomina, jak to jest być duszą. Nadszedł jednak czas na powrót. Ciało, zgodnie z tym, co mówi Tojra, z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Ciało wraca do ziemi. Dusza tak samo wraca tam, skąd pochodzi. Wraca do Boga. Jednak tak jak mówiłem, dusza zapomniała, jak to jest być duszą. Dusza zapomniała, jak to jest być blisko Boga. Dlatego musi przejść proces przypomnienia sobie, jak być duszą. Dusza musi przejść przez proces, który ja bardzo często obrazkowo nazywam taką żydowską pralnią dusz. I właśnie ten proces przypominania sobie, jak być duszą, to jest właśnie Gehinną. To jest właśnie to, co błędnie nazywa się piekłem. Cały proces nauki i przypominania sobie, jak to jest duszą, jest oczywiście połączony jednocześnie z czyszczeniem duszy. Porównam to do sytuacji, kiedy to trzeba duszy przywrócić ustawienia fabryczne. Przywrócić trzeba ją do pierwotnej postaci bycia duszą. I tutaj ciekawostka, bo tutaj pojawia się element, który najpopularniejsza religia pożyczyła od judaizmu, ale nie do końca wiedziała, jak to użyć. I tak powstał ogień piekielny, który to niby ma duszę palić, przypiekać i robić jej przykre rzeczy. Jak ogień może palić duszę? W judaizmie to nie jest metafora. Mamy rzeczywiście element gorąca, który pali duszę, który to czyści duszę i uczy ją, przypomina jej, jak znowu być duszą. Ale nie jest to ogień. No bo jak przypiec duszę ogniem? Wyobraźcie sobie, co was pali od środka czasami. Talmud mówi, że to uczucie może rozpalić człowieka, że będzie nie czerwony, bo aż biały ze wstydu. Wstyd palący od środka to jest właśnie to, co czyści duszę. Jak ten wstyd działa?
Idąc za Balszym Towem, który powiedział, że dla grzesznika raj jest niczym innym jak Gehiną, zabrudzona fizycznym życiem dusza, grzeszna dusza, przychodzi do raju, widzi cadyków, widzi Haszem, widzi naszych praojców, widzi raj i zaczyna się wstydzić. Wstyd zaczyna ją palić. I ten właśnie wstyd przywraca duszy pamięć i przypomina jej, jak być duszą. Sytuację tą możecie porównać do czegoś, co na pewno wielu z was przeżyło w życiu. Wyobraźcie sobie, że jesteście nowym uczniem w klasie albo nowym pracownikiem w firmie. Bycie nowym, poczucie, że tu nie pasujecie, ten charakterystyczny wstyd, trema, która towarzyszy nam w takich sytuacjach, to właśnie taki sam wstyd, jaki odczuwa dusza w Gehiną. Ucząc się, jak znowu być duszą. W judaizmie jednym z najcięższych przewinień wobec drugiego człowieka jest zawstydzenie go, upokorzenie go. Taka osoba powodująca u kogoś wstyd zabija kawałek duszy zawstydzonego. Jest to jedyne przewinienie, które ma bezpośredni wpływ na duszę człowieka. Taka osoba, która publicznie zawstydzi drugą osobę, traci swój udział w świecie, który nadejdzie po przyjściu Mesjasza. I na dodatek, traci wszystkie dobre uczynki, jakie w życiu dokonała. Zostają jej odebrane te uczynki i przekazane na konto osoby, którą upokorzyła. Nawet karając kogoś, nie mamy prawa go upokorzyć. Nie mamy go prawa zawstydzić karą. Kara ma być karą. Nie może być w niej elementu wstydu. Dusza siedzi w Gehiną, wstydzi się. Wstydzi się, że nie wie, jak być duszą i uczy się. Najbardziej grzeszna dusza w Gehiną spędzi nie więcej niż 12 miesięcy. Po czym idzie prosto do raju. Idzie do nieba, do Olam Haba. Idzie tam, gdzie jest Bóg i może cieszyć się bliskością Boga. To chyba dobry moment, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy dusza gojów idzie do nieba. I czy to samo się dzieje z duszą goja i duszą Żyda. Odpowiedź jest prosta. Tak, każda dusza idzie w to samo miejsce, bo każda dusza pochodzi od Boga. Każda dusza jest życiem. Nie ma piekła palącego ogniem. Nie ma kar, nie ma tortur. Bóg jest miłosierny i każda dusza na końcu swojej drogi trafia do Boga. Wraca tam, skąd pochodzi. Dusze gojów idą tak samo do Gehiną i tak samo muszą przypomnieć sobie, jak to jest być duszą. Haszem wymaga od duszy gojów mniej niż od duszy Żydów. My musimy żyć według Tojra. Goje muszą przestrzegać 7 praw Noego i około 30 zasad moralnych, które są opisane w Tojra. Nie wiemy, dlaczego Haszem od jednych wymaga więcej, od innych mniej. Nie wiemy tak naprawdę, jakie kto z nas ma zadanie w życiu, jakie Haszem ma wymagania w stosunku do danej osoby. Każda dusza na końcu drogi wraca do Boga bez różnicy, czy ktoś jest gojem czy Żydem. Dlatego między innymi judaizm nie uzurpuje sobie wyłączności na raj. Judaizm nie jest jedyną drogą do szczęścia, to droga dla Żydów. Inni, ci, którzy Żydami nie są, na pewno są w stanie znaleźć inne drogi do szczęścia i do Haszem. Bóg stworzył ludzi bez podziałów. Adam, Ewa, Noe, żadna z tych postaci nie była Żydem. Dlatego mówienie, że dusze gojów pochodzą od demonów, czy to, że jedni są lepsi od drugich, jest tak idiotyczne, jak tylko może być. W naszej opowieści dusza po przejściu czyszczenia i przywracania ustawień fabrycznych, no i przypominaniu sobie, jak to jest być duszą, dostaje swoje miejsce w raju, który my bardzo często, jak może już zauważyliście, nazywamy Olam Haba. Jaki jest raj? Zdania są podzielone. I to tak podzielone, że opowiadając tutaj o tym, byśmy wszyscy się pogubili. Mamy w Midraszu naprawdę treściwy opis raju, który to składa się z różnych pomieszczeń. Wyłożony jest szlachetnym drewnem, szlachetnymi kamieniami, szlachetnymi metalami. W jednym z pomieszczeń siedzi Mesjasz, którego praojcowie uspokajają i tłumaczą mu, że jeszcze nie czas na ziemskie przygody, jeszcze nie czas przychodzić na ziemię. Jest też pomieszczenie, w którym jest Haszem. Ja chciałbym wam o raju opowiedzieć przy pomocy historii hasyckiej, którą usłyszałem dawno temu i która jest jedną z moich ulubionych. Rabin Cadyk dynastii Satmar, rabin Moshe Teitelbaum, powiedział, że kiedyś przyśniło mu się, że wchodzi do raju. Wszedł, rozejrzał się i widzi, że wszyscy wkoło
Wszyscy cadykowie siedzą i się uczą Toera. Nie robią nic więcej, tylko siedzą i się uczą. Bardzo go to zdziwiło i przyznał, że był tak zawiedziony, że nie wiedział, jak to poukładać w głowie, bo spodziewał się zobaczyć miejsce pełne szczęścia, pełne radości. Miejsce pełne tego wszystkiego, jakie nasze wyobrażenie jest o raju. Wtedy to rabin usłyszał głos z nieba, który mu powiedział: Mojsze, synu Hany, to nie ludzie są w raju, tylko raj w ludziach. Zapamiętaj to na zawsze. Judaizm uczy, że jedna godzina w raju jest słodsza niż wszystkie wspaniałe doznania życiowe razem wzięte. I dlatego właśnie temat duszy i tego, co ją czeka, nie jest studiowany w judaizmie jakoś szczególnie. Tak wiem, brzmi to co najmniej dziwnie, bo słuchacie długiego podcastu o duszy. To teraz wyobraźcie sobie, skoro o temacie, którego dużo się nie studiuje, mówię i mówię, to ile można by powiedzieć na przykład o Szabes, czyli temacie, który studiuje się bez przerwy, codziennie w zasadzie. Wracając jednak do losów naszej duszy, powiedziałam, że dusza nawet największego grzesznika nie spędzi więcej niż 12 miesięcy w Gehinom. Co natomiast z wielkimi zbrodniarzami, którzy chodzili po świecie? Według judaizmu ci najgorsi ludobójcy nie mieli duszy, nie posiadali życia takiego jak ludzie, nie byli ludźmi w ogóle i nie mieli tego pierwiastka Boga. Związane są z nimi niesamowite opowieści. Na przykład, jak mówi opowieść, nikt nigdy nie widział stóp Hitlera i Maksimo. Zamiast stóp ten zbrodniarz miał kurze łapy, co miało wskazywać na to, że nie jest zwykłym człowiekiem, że jest demonem. Niekiedy też zdarza się, że dusze szczególnych grzeszników mogą zagubić się, powiedzmy celowo, w administracji ewidencji niebiańskiej i te dusze błądzą po wszechświecie chaosu, gdzie dręczą je demony. Jest jeszcze jeden element czyszczenia duszy i przywracania tego pierwotnego statusu. Sąd niebiański, czasem zanim wyśle duszę na przywracanie ustawień fabrycznych i przypominania, jak to jest być duszą, zanim sąd wyśle duszę do Gehinom, może zadecydować, że dusza musi wrócić na ziemię, żeby coś naprawić, żeby coś dokończyć, a czasem, żeby odkupić jakiś grzech. Nazywa się to Gilgul i używanie słowa reinkarnacja w tym wypadku jest raczej nieodpowiednie. To jest Gilgul. Reinkarnacja to słowo związane z innymi religiami. My mamy swoje słowo, więc Gilgul. Jak działa Gilgul? Nie jest to odradzanie się duszy polegające na stawaniu się coraz lepszą i lepszą za każdym odrodzeniem. Czasem dusza odradza się raz, czasem kilka razy. Zasady chyba nie ma. Chodzi o to, żeby dokonała coś na ziemi, coś, co jej może brakować. Takim przypadkiem była według legendy dusza Baal Shem Tova, naszego wielkiego mistrza hasyckiego, założyciela hasydyzmu, który w pierwszym wcieleniu dostał z nieba wszelkie tajemnice Toira. W nagrodę za to, że dokonał jakiegoś wielkiego czynu, niewyjawionego nikomu czynu, w stosunku do Hashem. Niestety nigdy nie podzielił się tymi tajemnicami, nikt nie skorzystał z jego wiedzy na świecie, nikomu jego wiedza nie pomogła na świecie. Dlatego sąd niebiański uznał, że musi wrócić jego dusza i dać światu mistyczną naukę Toira. Musi pomóc światu. Tak oto Baal Shem Tov dał nam hasydyzm. Inna sytuacja to na przykład dusza mężczyzny, który nie mył w sposób rytualny rąk. Wrócił na ziemię pod postacią żaby i mieszkał w stawie. A inny przykład to dusza rabina, który błędnie ocenił koszerność uboju. Wrócił on pod postacią krowy, która została zabita w sposób rytualny. Taka wracająca na ziemię dusza może odrodzić się w każdej postaci, jaką uzna za słuszną Hashem. Kiedy dusza wykona swoje zadanie na ziemi, idzie prosto do Gehinom na przypominanie, jak to jest być duszą. I po odpowiednim czasie spędzonym w Gehinom trafia do raju, łączy się z Bogiem, kontynuuje swoje życie w raju. Dusza w raju nadal jest tą samą osobą, którą była za życia. Dusza czuje, dusza widzi, dlatego nasi bliscy, którzy nie są już z nami, odwiedzają nas w ważnych momentach życiowych. Według judaizmu, w czasie każdego ślubu i rytuału obrzezania, dusze naszych bliskich są z nami.
Dusze bliskich, mimo iż nie mają możliwości kontaktowania się z nami, to są obok nas w każdym ważnym momencie życiowym. Widzą nas, martwią się o nas, cieszą się z naszych sukcesów. Dusze naszych bliskich nadal są naszymi matkami, ojcami, są naszymi siostrami, braćmi czy przyjaciółmi. Nie tracą tego statusu. Nie powinniśmy o tym zapominać i nie powinniśmy traktować tych dusz obojętnie. Powinniśmy do nich mówić, opowiadać im o tym, co się dzieje w naszym życiu. Powinniśmy traktować te dusze właśnie tak, jakby byli obok nas. I taka jest właśnie tradycja żydowska. Rozmawiamy z tymi duszami, chociaż one nie mogą nam odpowiadać i nie możemy się komunikować. Opowiadamy o naszym życiu tym, którzy już nie są z nami, tutaj na ziemskim świecie. Dusze naszych krewnych wstawiają się za nami u Hashem, modlą się za nas. I powinniśmy im za to dziękować, bo bardzo często ich wstawiennictwo ma ogromny wpływ na nasze życie. Tylko my tego bardzo często nie chcemy zauważyć. Pamiętacie, jak na początku mówiłem wam, że dusza widzi, słyszy, odbiera bodźce w sposób duchowy, w sposób czysty? Tak właśnie widzą nas dusze naszych bliskich, w sposób doskonalszy. Więc czy istnieje życie po śmierci? Jest to bardzo nietrafione pytanie, bo życie nie może umrzeć, tak samo jak śmierć nie może żyć. Pytanie jest, czy dusza może kontynuować swoją podróż bez ciała. Oczywiście, że może i kontynuuje. Ciało wraca tam, skąd pochodzi i dusza wraca też tam, skąd pochodzi. Ciało, z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Wraca do ziemi. Dusza jest częścią Boga i do Boga wraca. Myślę, że to dobry moment, żeby opowiedzieć wam jedną z naprawdę niesamowitych historii, opowiadań prosto z Tojra, a dokładnie mówiąc z Midrasza. Jestem pewien, że wielu z was zna tą historię i jednocześnie jestem pewien, że ci, którzy znają tą historię, nie mieli pojęcia, że jest to żydowska opowieść. Historia ta opowiada o życiu płodowym bliźniąt i odpowiada na pytanie, czy jest tam coś po drugiej stronie? Ciężarna kobieta nosi bliźnięta. Pierwsze dziecko zapytało drugie. Czy wierzysz w życie po porodzie? Głupie pytanie. Pewnie, że tak, odpowiedziało dziecko. To oczywiste, że musi być coś po porodzie. Może jesteśmy tutaj tylko po to, żeby przygotować się do tego, co będzie później. Totalny nonsens, bzdury, powiedziało pierwsze dziecko. Nie ma żadnego życia po porodzie. Niby jak to życie po porodzie miałoby wyglądać? Drugie dziecko z uśmiechem powiedziało: nie wiem, ale tam na pewno będzie więcej światła niż tutaj. Może nawet będziemy chodzili na dwóch nogach i może będziemy jedli przy użyciu naszych własnych ust. Może będziemy mieli inne zmysły, których teraz nawet nie rozumiemy. Pierwsze dziecko roześmiało się lekceważąco. To jakiś absurd, opowiadasz bzdury. Chodzenie na dwóch nogach nie jest możliwe. Jedzenie ustami? Jesteś śmieszny. Mamy przecież pępowinę, która dostarcza nam pokarm i wszystko, czego tylko potrzebujemy. Pępowina jest za krótka, żeby gdziekolwiek iść i się poruszać. To logiczne, że życie po porodzie jest niemożliwe, nie istnieje. Drugie dziecko jednak z pewnością w głosie odparło. A ja właśnie uważam, że coś tam jest. I może jest inne niż życie tutaj. Może nawet nie będzie nam pępowina potrzebna, żeby żyć. Pierwsze dziecko za to z pewnością w głosie powiedziało. Zupełny nonsens. A ponadto, jeśli istnieje życie po porodzie, to dlaczego nikt stamtąd jeszcze nie wrócił, żeby o tym życiu opowiedzieć? Poród jest końcem życia, a po porodzie nie ma nic oprócz ciemności, ciszy i zapomnienia. Koniec, rozumiesz? Koniec. Poród nigdzie nas nie prowadzi. To koniec. No cóż, westchnęło drugie dziecko. Nie wiem, ale jestem pewien, że spotkamy tam naszą mamę. Po drugiej stronie musi być mama. I ona się nami zajmie. I wszystko będzie w należytym porządku. Pierwsze dziecko wyraźnie szydząc zapytało. Mamę? Naprawdę? Ty naprawdę wierzysz w mamę? To jest tak samo śmieszne, jak i żałosne. Jeśli mama istnieje, to gdzie ona jest teraz? Drugie dziecko pewnym głosem powiedziało. Mama jest wkoło nas. Mama jest wszędzie. Jesteśmy otoczeni mamą. Jesteśmy jej częścią. Żyjemy w mamie. Bez mamy ten świat nie miałby prawa istnieć. Pierwsze dziecko odburknęło. No cóż, nie widać jej. Ja jej nie widzę. To logiczne, że mama nie istnieje. Drugie dziecko odpowiedziało na to. Czasem,
kiedy jesteś cicho i skupisz się mocno i naprawdę się wsłuchasz, możesz poczuć jej obecność. Czasem nawet możesz usłyszeć jej kochający głos wołający nas gdzieś tam z góry. Pierwsze dziecko skwitowało. Ty i te twoje religijne brednie, te twoje wierzenia. Nie potrafisz nawet racjonalnie opowiedzieć o tym, co tam po drugiej stronie miałoby nas spotkać. Bzdury, nic więcej. W tym momencie bliźnięta poczuły skurcze. Zaczął się poród. Pierwsze na świat przyszło optymistycznie nastawione do życia po porodzie dziecko. Negatywnie nastawione dziecko zostało samo i zaczęło się wsłuchiwać w to, co po drugiej stronie. Nagle rozległ się ogromny krzyk. Pierwsze dziecko usłyszało płacz swojej siostry dochodzący z drugiej strony. W wielkim szoku, przerażone pomyślało: jednak miałam rację, moja kochana siostra krzyczała, płakała, to znaczy jedno, nic tylko śmierć, nie ma tam nic więcej, to koniec. W tym samym momencie dziecko poczuło ogromny skurcz i przerażone przeszło na drugą stronę. Dziecko zobaczyło siostrę wtuloną w ramiona kochającej mamy i w tym momencie pesymistycznie nastawione dziecko zapłakało, łapiąc pierwszy oddech powietrza. Być może dla wielu ludzi nasze postrzeganie tego, co po drugiej stronie, jest po prostu nielogiczne. Nie ma sensu, jest niczym więcej niż bzdurą. Może nawet nie potrafimy opisać tego, co może nas czekać po drugiej stronie. Ale jak się dobrze skupimy, kiedy dobrze się wsłuchamy, to usłyszymy głos. Głos, który nas woła tam gdzieś z góry. To, co wam tu opowiedziałem, jest opowieścią o podróży duszy. Tak jak to widzi hasydyzm, tak jak mnie o tym uczono. Czy są inne wersje tej opowieści? Oczywiście, że są. Jedne mniej, drugie bardziej poważne. Jedne głębsze, inne mniej. Nie mamy pojęcia, co jest po drugiej stronie. My bazujemy swoją wersję na tym, co uczy nas Tojra, a uczy nas, że życie pochodzi od Boga i to życie łączy nas bezpośrednio z Haszem. Już kilka razy dzisiaj powiedziałem wam, że dużo nie studiujemy tego tematu w judaizmie. Nie studiujemy, bo nie musimy. My nie boimy się tego, co po drugiej stronie, bo wiemy, że po to mamy wybrać życie, żeby żyć. To był trudny podcast dla mnie z wielu względów. I tylko z pomocą Haszem udało mi się dotrzeć do końca tej opowieści. Nie wiem, czy udało mi się opowiedzieć o duszy tak, jakbym chciał, żebyście to odebrali. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przybliżyć wam zagadnienie duszy i jak jej wędrówka wygląda. Najważniejsze, co bym chciał, żebyście zapamiętali, to to, że piekło i niebo to nie są miejsca, to doznania, a życie zawsze pochodzi od Boga. Jak zawsze czekam na waszą recenzję tego podcastu. Starałem się wpleść odpowiedzi na pytania, które mi zadajecie na social media w temacie duszy. To co, dajecie teraz łapkę w górę, jeśli podcast spełnia wasze wymagania i przybliżył wam temat duszy? No albo łapkę w dół, jeśli podcast nie dał rady przybliżyć wam tego tematu. Była to długa opowieść. Mam nadzieję, że nie za nudna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jak zawsze, piszcie pytania na e-mail. Ja, jeśli znam odpowiedź, to postaram się pomóc. Dołączajcie też do facebookowej grupy, gdzie możecie podyskutować o tym odcinku i wymienić się opiniami na różne tematy związane z judaizmem. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy postanowili wesprzeć mój kanał. Ten kanał może istnieć tylko dzięki waszemu wsparciu. Szczególnie przy tworzeniu właśnie takich długich podcastów jest to ważne, bo produkcja takiego podcastu jest naprawdę bardzo, bardzo czasochłonna. Jeszcze raz dziękuję za wasze wsparcie. To była opowieść o duszy, prosto z tajemniczego świata Żydów, w którym nie ma żadnych tajemnic. Pamiętajcie, że każdy z nas ma prawo do swojego własnego szczęścia. Moje szczęście niekoniecznie będzie szczęściem kogoś innego. A szczęście kogoś innego niekoniecznie będzie moim szczęściem. Pamiętajcie, że każdy z nas ma prawo do własnej wersji. Każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć w kontynuację życia po odłączeniu duszy od ciała. Zapytam tylko tak trochę enigmatycznie i trochę zaczepnie. A co, jeśli to wszystko to prawda? Ja nazywam się Eliyahu Yosef i dziękuję wszystkim za uwagę i poświęcony czas. Trzymajcie się mocno. Bezrata się, do następnego razu. Lachaim!